coming like 300 meters like this, 1000 meters like this. Makunduchi? Yeah. Siemanko, siemanko. Byliśmy właśnie w laboratorium zbadać typ krwi potrzebny do prawa jazdy. Ja już znam swoją. Ja już swoją też. Ale wiesz co? No, ale wiesz, że on to sprawdzi. On to chłopiec sprawdził na oko. Ja nie wiem, jak on sprawdza. No człowieku, wiesz, kap, 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 trzy kropelki. Te trzy... Pod lupą. Pod żadną lupą, pod okiem. No normalnie człowieku kapnął trzy kropelki na papierek. I ten, i na jedną kropelkę kapnął jakiś specyfik, na drugą jakiś inny specyfik, na trzecią jakąś inną chłopie mieszał. I ten. Taki stary styl sprawdzania. No i chłopie na oko pomieszał, poprzyglądał się. Taki typ krwi. Kozacko, co? Sprawdź na internecie, czy może tak sprawdzać krwi, jaką masz krew, czy to jest po prostu jakieś machlejki. No. To jest ważne, nie? Bo pewnie jak nie daj Boże, to się stanie, to musisz wiedzieć, jaką masz. No. Ja wiem, ale powiem ci, że... Albo inaczej, porównaj ten wynik z tym wynikiem, który myślałeś, że masz pierwszy. No właśnie, powiem ci, że jest bardzo podobny. Okej, jedziemy dalej. So good for night. For fishing for this body. Sailing body. No i widzicie, jak z wszystkim, z czasem po prostu wszystko się dowie człowiek, wszystko samo przyjdzie. Tutaj oni tutaj kopią takie dziury i zastanawiam się, po co oni kopią te dziury. No i właśnie się już dowiedziałem, po co kopią te dziury, bo tam są normalnie takie glizdy jak w Polsce, no nie takie, ale bardzo podobne. I oni je biorą, żeby mieć na przynętę do łowienia później ryb, czyli łowią ryby na te glizdy, które siedzą właśnie tam w tej ziemi, w tym piasku, w tej glinie, zbierają, no i później moją, jak łowić ryby. No i już. Hej, patrzcie, bo wydaje mi się, że jest to na tyle śmieszne, że można to pokazać. To jest taki malutki płotek, taki drewniany malutki płotek do posesji, mojego posesji. No i to są takie duże schody i takie jebit drzwi. Takie duże drzwi i nie ma płotu jak pod tych drzwi w ogóle, tylko są same drzwi zabezpieczające wejście, a tutaj taki śmieszny mały płotek, co przeskoczy dziecko, ale tutaj na wejściu są takie wielkie drzwi chroniące posesji. Fajne to. Pomimo tego, że jest dopiero w 8:30, słońce jest naprawdę ogromne, niemiłosierne. Mam tyle potu w oczach, że już wręcz ich nie mogę otwierać. Naprawdę. Bieganie w takiej pogodzie jest uciążliwe, cały spocony, ale jest dobrze i chyba wolę to niż deszcz i zimno i mróz. Ale naprawdę nie jest łatwo też. Nie myślcie sobie, że jak wy macie problem, bo musicie w zimnym biegać, chyba że to dla niektórych na pewno nie jest problem, ale to tutaj w słońcu też nie jest łatwo, naprawdę też nie jest łatwo. Z tym ręcznikiem się działo. Jeszcze kolorowy piach! Co? Nie będę nawet kopy. No to co? Dominik wam pokaże, jak napić się coli, czarnej coli w basenie. Czarnej coli w basenie. Dominik, pokaż, jak się napić. Jaka jest instrukcja obsługi? Bierzesz rękę. Wyjątkowej ostrożności, chwytasz na kieliszek, podnosisz i teraz już jaki kąt zachowasz, to już... Możesz tak. Pod dowolnym kątem. To nie ma znaczenia. Tak, pod dowolnym kątem bierzesz i... Przychylasz. Z zachowaniem ostrożności odkładasz. Tak, żeby kieliszek nie pękł. O. I jeszcze zapomniałeś w sumie tą opcję odstawiania, no ale dobra. To właśnie powiedziałeś. Uwaga, pierwsze przygotowania do tańca, nie wiem jak się taniec nazywa, zapomniałem, nieważne, w każdym razie trwają przygotowania, tam kamerka już stoi i będzie puszczone w TVN, dzień dobry TVN, można będzie zobaczyć ten taniec. O, Dorota na środku ekranu, Dorota, okej.
Okej, o, tu mamy kamerki, będą kamerki, będzie wszystko. Profesjonalne aparaty. I zaczynamy. I tańczymy. No ja tutaj robię za rolę kamerzysty, więc no niestety, chętnie bym z nimi potańczył, ale muszę nagrywać. 7, 8 i startujemy. To już pełna profeska. Generalna już nie próba, tylko kurde, no już występ, no. Już występ. Dorota tańczy tutaj elegancko. Tak jest. Siemaneczko. Zamawiamy tutaj. Ale czekajcie, bo on coś tam zamienił. Tam coś złe menu. Bo to jest samopicie, a ja chcę sobie zamówić frytki i owoce morza w sosie. Here is only drinks. Do you have something to eat? No. This is menu only drinks. Okay, thank you. Są chwili, no, saszujki, sałatki, a my właśnie będziemy zamawiać seafood in coconut sauce. Owoce morza w sosie kokosowym i dwie porcje frytek i piwko. O, takie będzie nasze zamówienie. To jest pole, czyli pomału. Nie ma się co spieszyć. Wszystko na spokojnie będzie. Okej, okay, I want two times chips. Clean, yes, clean. Only chips, yes. Two times, yes. And seafood in coconut sauce. Ah, and one beer. Kilimanjaro. 25. Sante. Okay. Tak. Okay, can I go to my room? Oh, thank you. Oh, okay. Yes, very good. Oh, thank you. Wasze zdrowie. Jak wygląda to nasze zamówienie? Czyli tak wyglądają frytki. I tak wygląda... co to było? Owoce morza. Owoce morza w sosie kokosowym wyglądają w ten sposób. I tak wygląda nasz obiad. Jeszcze jest to pięknie podane w pięknych kokosowych miskach. Pięknych kokosowych, prawdziwych miskach. Prawdziwe drewno. Fajne drewno, takie twarde drewno. O, dobra, Melcia sobie wzięła fryteczkę, nic się nie stało. O, i tutaj właśnie jeszcze majonezik, keczupik i mega. Ja cię, ale co oni zrobili? Wzięli kraba na smycz. Kraba na smycz. Ja. Ale męczą krabika. Oh my god. No takie życie, pa. Aj. Nie ma tak, że cię wiatr dmucha? Nie, no chyba nie. Mały kask, ale dajemy radę. Głupi i głupszy, wyglądamy jak głupi i głupszy. Ja pierdolę. Jest dobrze.
Oh my god, I know you like it. Waiting for that. No i jesteśmy na obecnie naszej na dłuższy czas plaży. W tym miejscu obecnie spędzimy trochę czasu, najprawdopodobniej kilka najbliższych miesięcy. Jest ekstra. Tutaj mamy restauracje jakieś różne. Tutaj Pan Jopa restaurant. Tutaj sklepik na wprost. Tam nasze mieszkanko. O, ktoś jedzie. Dojechał sobie ktoś. I jest pięknie. Imprezkę masz? Masz tu imprezkę? Ej, gdzie ty się tam ładujesz? Co?